Jak myślisz, kto wygra? Przemek. Jednak raz Przemkiem. Mi się wydaje, że jednak Przemek. Dlaczego? Podobało mi się, jak bardzo. 3, 2, 1, WOLKO! Gabor versus Przemysław. Dajesz, synu! Nie podciągaj jego morali. Jak przez ten patrzę, to jest takie łatwe, nie? A jak jesteś na dole, to za cholerę ciężko się ogarnąć. Przemek, jak oceniasz walkę? Przeszedłeś kolejną rundę. Jesteś w półfinale. Dobra była. Zmęczyłeś się? Mniej niż w poprzedniej, bo tyle się. Nie starałem się tyle biegać, tylko po prostu wypatrywać przeciwnika. Trafiłeś. No i dobrze. Jak oceniasz swoją broń M4? M4? Dobrze. Dobrze się sprawuje. Wystarczyło przepsikać, jest okej. Widziałem, Gabor, byłeś trochę bardziej skupiony na samej replice niż na walce. Niestety zacięła mi się. Musimy sprawdzić ją, może przedmuchamy sprayem. Słowem wygrał lepszy. Nie, mogę powiedzieć. Dobrze. Dwa razy dostałem w nogę i raz zostałem tutaj, prosto w głowę. A, dobra. Zabolało. Okej. 4, 3, 2, 1, walka.
słowa chyba. Naprawdę, tam u nas ta nota nie ma. Dostał. O kurwa! Kacek zastrzelił u szturmana. Kacek zdobył killa na szturmanie, ale to będzie dalej. Dobra, szturman się odrodził. Cały sprzęt nam zrobił, początkowy. Nikt nie atakuje bazy, to jest niesamowite. Drugi kill. Dobra, drugi kill. Drugi kill Kacka. Szturman, co jest? Baza. Baza, dwa kille Kacka. Zero kili, zero baz. Szturmana. Szturman ma ostatnie życie, zero baz. Gabon! Gabon! Załóż tego buta, bo jebie! Dobry ma taki... taki... Jeżeli zejdzie z pola walki, to przegrywa automatycznie, ale dlaczego szturman leży? Amunicja się skończyła. Nie naprawił, ja mu dałem swój magazynek. Trzydzieści. No. Oj, pan jak przeskoczył. Na. Jak oceniasz walkę i czy było bardzo łatwo, czy tylko łatwo? Że to była kurwa najtrudniejsza walka, jaką mi przyszło mi stoczyć. Tak? Spodziewałeś się takiego oporu ze strony Kacusia? Spodziewałem, cały czas mówiłem o tym, że nie zdziwię się jak wygra. Walczył swoją stopą CM028. No, Serbowie jak mają po co walczyć, no to walczą jak popierdzieleni. Przechodzisz dalej. Hurra. Kongratki. Oceń walkę, jak się walczyło przeciwko mistrzowi? Kurwa, ciężko. Ciężko? Tak. A co było najcięższe dla ciebie? Szczerze, piach i gorąco. Tak? Bardziej. Tak, bo to było najcięższe, bo jakby... I no i kończył mi się kurwa amunicja, jakby nie to może bym jeszcze dał radę. No on miał ostatnie życie, przez większość walki miał ostatnie życie. Ja wiem, że on tam się siedział, kurwa, go nie mogę znaleźć w ogóle. Uwaga, derby Krakowa, czas zacząć. 4, 3, 2, 1, start! Znaleźli. Teraz byś już bez Glocka z rączką, jak kilka lat temu. Kill! Kurwa, naprawdę ma dobry celność na niego, ten Skar. Co ty? No po prostu dobrze poprawki nanosi. Strzelałem z tego. Tak? No. Wiesz co?
naprawdę siało na strzelnicy przynajmniej. No gdzie chciało w sumie. O! I moja była chyba celna. O, zobaczcie, zobaczcie. Po dole. Zobaczcie, zobacz, mam wziął Glocka. Kill! 1-1 w killach. Albo chciał się pobawić. I życzymy baza. Zaliczone? W takim wypadku? Po killu i jedna baza zbycha. O, Bimacio zrzuca część odzieży. Na woda jest gate pick pick jeden. No. Niestety nie, znaczy nie znam tych zbiewek w Krakowie. Ale... Długo na maweru Zygmunta bił. Długo na maweru Zajka bylisko. To teraz kibicujesz Matiemu, bo on chyba woli Wisłę, a Zbysio jest za Krakowią. Mówię, całe miasto było. Ładnie. Kill? Druga baza, dwie bazy, dwa kile, Zbysia. Tobie się bazę złapać udało? Nie. Koniec! Nie. Jak oceniasz walkę? Dobrze, tylko się chuj zaciął. Więcej nie chuj. Ciężko było? Pod kontrolą walka? Nie mogę powiedzieć, że było ciężko. Nie mogę powiedzieć, że było pod kontrolą. No, dokładnie. Skoro technika sprzyja mi, a nie przeciwnikom. Już drugi raz. Zobaczymy, jak będzie w kolejnej rundzie. Może trafisz na kogoś, komu jemu sprzyja technika. Ciebie. No tak, bo jak patrzę na tabelkę, to jest to bardzo możliwe. No.